Siemanko, mordeczki, dzisiaj was zabieram, raczej pójdziecie razem ze mną do teściowej mojej, no, Tomaszowa Mazowieckiego. Pójdziecie, zobaczycie jak to wygląda, jest aktualnie 7 rano, minus 5, jakieś tam pierwsze przychyłki zimy, szkoda, że jest dopiero, że już jest luty. Lecimy do Tomaszowa, zobaczycie moje pierwsze śniadanie, jakie zawsze śniadanko jem, zanim do teściowej dojadę. Jeśli zapytacie, czy będą gołąbki, chyba nie będzie gołąbków, chyba nie będzie gołąbków. Później muszę jeszcze do fryzjera skoczyć, muszę jeszcze buty kupić, więc zapowiada się dziś dość aktywny dzień. A tam zaczyna się psinka trzęsie, zobacz, oj, pies bojowy się trzęsie. Dobra, a więc pewnie zobaczymy się, jak zajadę pod pewną ekskluzywną i prestiżową knajpkę na bardzo niezdrowe śniadanie. Pem, Mańka kamerzystka, więc nie ręczę za jakość nagrania. Zimno, marzę, ale chociaż słoneczko ładne. Dojeżdżamy właśnie do prestiżowej knajpy KFC. Takie wiecie, English perfecto. Jest KFC, McDonald's to nas nie obowiązuje, bo to nie jest w naszym zasięgu. Zajedziemy sobie na dwa małe. Te, nie będę wam smaka robił, co zakupiłem. Zostańmy przy tym, że zakupiłem sobie dwie dietetyczne sałatki i szklaneczkę lodowatej, zimnej wody. Zostańmy w takim wariancie, bo jak wam pokażę, co zamówiłem, parę hamburgerów, tłuste fryty, to wam smaka narobi i potem będziecie na mnie klątwy wieszać. Jeszcze jestem tak leniwy, że już podjeżdżam do McDrive'a, żeby nie było, że stary dupy nie chce ruszyć. Dobra, stara, wyłącz tę kamerę, bo zaraz pomyślę, że jakieś wieśniaki przyjechały i kamerują. Będzie, o, patrz, dobra. Ja pierdzielę. Kruczy gaj. Kruczy gaj, albo wrony. Wroni gaj. Same gniazda wronów, patrzcie. Bubuś idzie. Cieba. Idziemy do fryzjera właśnie. No. A jedzonko takie dietetyczne dobre było. Taka pani Marzenka nas przywitała w KFC. Trochę miała taki zdezerowany głos, no bo to wiecie, sobota rano, piątek. Jak to piątek, napisze człowiek musi. I pani Marzenka chyba se tam przybalowała, bo taki głosik miała. Ludzka rzecz. Byle do 14 i do domu. Idziemy teraz do słynnego Fryca. Był kiedyś po 12, teraz po 15. Ale to i tak jest w miarę tanio, bo w Konstancinie ten dziadek, który mnie strzygł, kiedyś brał 18, teraz bierze 25. Ale to jest psikus. To jest psikus, bo najgorsza rzecz jaka jest, to jest taka, że byłem zaraz u tego dziadka, u tego fryzjera. Strzyże mnie i nagle weszło dwóch lumpów, jedna lumpiara. Ale to takich dosłownie wyciągnięty spod mostu, że aż w nosek gryzło. Ja tak myślałem, przyszli może się ogrzać albo coś. Nie, oni przyszli do fryzjera. No, ale co jest najgorsze, a potem takie moje wielkie zdziwienie jest, dlaczego mnie łeb swędzi, jak wychodzę od fryzjera, mam różne choroby skórne, jakieś różne dziadostwa. Jak fryzjer obcina meneli tymi samymi narzędziami co zwykłych ludzi, potem jest on niedezynfekowany i obcina innych, to tak się przenoszą choroby. No, dlatego chyba czasami lepiej jest pójść zapłacić ciutkę więcej i mieć problem z głową, niż później walczyć z różnymi chorobami skórnymi. Tak jest. Do tego co akurat chodzę, u tego nie narzekam. Nie mogę narzekać. Ten to ma i tak duży ruch, ale nie widziałem u niego jeszcze nigdy takich. Wiecie. No, dobra, idziemy. Zimno jest. Nie widzę, żeby ludzie jakimś wunglem palili. Smogu też nie ma. Nawet nie śmierdzi. Jest gitara. Więc widzimy się, jak stary obetnie te. Aż razi słońce od tej czupryny, nie? Panie, co pan byś chciał? Dobra, teraz was oświecę. 3, 2, 1. Aż nie widać, taka fryzurka. No, mogło być trochę lepiej, ale nie ma co narzekać. Majster strzyże, ręka mu chodzi, widać, że chłopak też po weekendowy. Chyba soboty to rano, to jest głupi pomysł chodzić do fryzjera. Ręka chłopaczynie lata. Tu mówi, z tyłu ta ci tak spartoliłem, że to na zero muszę ci zrobić. Nie, na zero. Więc co ma pan gadasz? Mówię, byleby morda wyjściowa była, tył mnie nie obchodzi. Byleby morda była jakoś wyjściowa. No, ale dawaj lusterko. Patrzę, oglądam, nie, no dobrze jest, co pan tam przesadzasz? Tu można było trochę poprawić tego. Dobra. Starczy już tych wszystkich wygibasów, bo to wiesz,
co za dużo, to niezdrowo. Bubek tak samo. Bubuś poszedł, miał tą swoją fryzurę gimbuska. No i tylko miał... Miało być tylko bożki przykrócone. Górę też machniemy, a co tam na bogatości? Bubuś wyszedł zapłakany. No. I zimno tam u niego było, zmarzłem jak diabli. No bo bitny w picu nie rozpalił. No, a wykrakałem, akurat siedziałem u fryzjera. Kurde, 8 rano, on już na bombie. Do 12 nie dotrzyma. Nie dotrzyma i prześpi sobotę. Idziemy teraz na bazarek do znajomej, zobaczymy, dawno jej nie widziałem. Może jest, może coś ciekawego będzie. I tyle. Galeria Tomaszów. Otworzona w maju 2018 roku, bodajże, jak dobrze pamiętam. Jedyne miejsce rozrywki dla tutejszej młodzieży. I nie tylko. Bo tak to w Tomaszowie nie było żadnej galerii. Multum jakichś tam blaszaków, nie blaszaków, straganków. No i McDonald's, gdzie zawsze jest multum młodzieży, bo nie miałem co robić. Nie miałem żadnej rozrywki, mogliby jakimś skateparkiem tu otworzyć, nie Bubek? Jakiegoś skateparka coś mogliby otworzyć. No. No cóż, ale o tyle trzeba im przyznać, że zobaczycie zaraz dość fajnie odrestaurowany park. Czyli z gówna zrobili coś. Można? Można. A teraz podglądamy, co robią ptaszki w dziupli. Chyba nic, chyba śpią. A to jest ten park. Tutaj kiedyś dosłownie nie było nic. Teraz wygląda to naprawdę dość fajnie. Ścieżka rowerowa, lampy LEDowe, mostek, ogromny plac zabaw. Więc trzeba przyznać, że Tomaszów coś zrobił dla ludzi i jest naprawdę kawałek fajnego miejsca, gdzie można przyjść i sobie odpocząć. Chociaż w wakacje to tutaj dużo jest młodzieży, która próbuje dla chcącego nic trudnego, nie? Tylko wszystko z umiarem, pamiętajcie. Idziemy sobie teraz nad mostek zobaczyć, czy tam są ryby. O, tu nawet ptaszki mamy takie ładne, o. Czekaj, łabo sobie, o, takie ładne czarne gołębie. To jest chyba wrona. Ale nie będę was zanudził jakimiś wronami. Idziemy nad mostek zobaczyć, czy tam są ryby. Ty, a jakbym tu odpalił petardę, gdzie jest karmnik dla ptaszków? Patrzcie, karmnik dla ptaszków jest? Jest multum czarnych ptaszków. Jakbym odpalił petardę, to co byłoby? Machony! Tam są ptaszki! No tu już bym nie ściemnił, że nie ma ptaszków, bo latają. W wodzie można ściemnić, że nie ma ryb. To nie oznacza, że tam są ryby, bo nie ma. Rybek to ja tu nie widzę, oprócz jakiejś dziwnej piany. Znalazłem tylko kaczora. Pytacie się, gdzie jest kaczor? Proszę bardzo, kaczor za swoją kaczuszką pływa. No, pytałem się, czy idzie na strzelanie, to widzicie. Płynie sobie z dupą na małe co nieco. A to zboczeniec mały. A tak na poważnie, nie mam zielonego pojęcia, co jest z kaczorem. Miał teraz mieć w maju, będzie miał raczej w maju matury. No by może mu się udało, chociaż nawet jak tą maturę zda, to co on z tego będzie miał? Matura to jest dobra, jak chce się iść dalej na jakieś studia. A tak naprawdę to teraz w dzisiejszych czasach to jest potrzebny zdrowy chłop, silny, gotowy do pracy, bez papierów. Ostatnio takiego mema widziałem, jak baba nauczycielka do Jasia mówi: z takimi ocenami, Jasiu, to ty będziesz tylko na łopacie pracował. Jasiu za 15 lat, pyk, zapierdziela operator koparki i 7 tysięcy miesięcznie do łapy. Jest na łopacie, tylko łopacie od koparki i 7 tysięcy do łapy. No taka prawda, no brakuje rąk do pracy. Dużo Ukraińców jest, chociaż teraz Ukraińcy będą powoli w długą dawać, bo Niemcy otworzyli granicę dla Ukraińców. I teraz szoszonki na Ukrainę. To w Polsce to pracy jest. Kiedyś to pracodawca, raczej kiedyś to pracownik starał się o robotę, a teraz pracodawca niech się stara, żeby utrzymać pracownika. Bo teraz na chwilę obecną można robotę zmieniać jak rękawiczki, nie trzeba mieć naprawdę dość wysokiego wykształcenia. Ty, a Bubek, a co to jest? Fontanna. To jest fontanna? No. Niezabezpieczona niczym? Tak, faktycznie filtry. Ty, tu sobie siadasz, możesz nogi moczyć. Ty, no jaka jazda. Fontanienka, tu sobie siadasz, nogi moczysz. Może i tak być. Idziemy teraz na bazarek. Głupio mi latać z tą kamerą tutaj w Tomaszewie, bo ludzie to się patrzą na mnie jak, jakby jakiś z PiSu przyjechał. Znaczy z TVP. I zaraz będzie: gdzie jest Krzyś? Gdzie jest Krzyś? Dobra, zamknę się, bo zaraz mnie naprawdę kamieniami obrzucają. Bo tu takie ludzie mieszkają, że A co to za dwóch przebierańców tutaj? O, proszę bardzo. Miejsce w Tomaszowie, gdzie się zaopatruje w ciuszki. Bardzo fajne. Takie stoisko, o.
Tylko torebek damski się będę wam kręcił. O, buciki, nie buciki, wszystko jest. Polecam. Ja właśnie sobie zakupiłem dwie pary spodni. Może jak będziecie grzeczni, to wam później pokażę. A teraz zbieram się, bo teściowa powiedziała, że dla zięcioszka takie gołąbki zrobi, że jutro sedes rozsadzę. A więc widzimy się już, jak będę wracał do teściowej. Muszę sobie kupić jakieś stoperany albo stopera. Wpadłem na genialny pomysł, jak oszukać teściową. Mianowicie powiem, że nie jestem głodny. Ja. No co, dietetycznie, nie? Takie o. Te papierowe słomki w McDonaldzie są i wolę pić z gwinta niż z tych papierowych słomek. Dobra, biorę się za szamkę i lecimy dalej. No. A więc obiadek zjedzony, pseudo obiadek. Trochę głupio zrobiłem, że to nagrałem, bo jak Mańka będzie oglądała tego vloga, będę myśleć, co obiadki mojej mamusi nie smakują. Z wyrolu jeden, ty. No właśnie, tak, bo zastanawiałem się, czy tej sceny nie wyjdzie. Tam takich dwóch, tam w oddali, takich dwóch młodych sebiksów po żuberku, prawilnie 12:11, no to już można wypić, nie? Prawdziwy dżentelmen nie pije do 12, aż po 12 można walić naftę. No, teraz idziemy przez taki stary park Tomaszowski. To jest stary park. Faktem tak w miarę ładnie zadbanie. Tam jakaś taka, nie wiem, co to jest w ogóle. W miarę park zadbany, tam jest taka pseudo muszla koncertowa. Jeszcze stare oświetlenie. Obok płynie Smródka. W Tomaszowie bodajże są aż trzy rzeki. Trzy rzeki. Borburka? Nie? Borburka, dobrze powiedziałem, Bubek. Jak? Jak się jest ta rzeka? Borburka? Wolburka. O, Wolburka, Pilica i jeszcze jakaś Smródka. Łącznie przez Tomaszów trzy rzeki przepływają. No, potem się łączą wszystko chyba do Pilicy i het, płynie sobie. No, gościu nawet na targu miał grujeckie lobo. Dobre jabłuszka spod grujeckich wsi. Tylko dlaczego w Szwecji nasze jabłka zostały nieodtrącone? Szwecja, czy Finlandia, już nie pamiętam, nie przyjęła naszych jabłek, bo zjadając jedno jabłko przekracza się jakąś tam normę chemii. Że jest tyle napierdzielone tej chemii, że no tak, teraz kupić jabłko z jakimś śliszajem, z jakimś śrobakiem, trochę powykrzywiane. Nie, wszystkie jabłka muszą być ładne, tip-top, kilo chemii na każdym jabłku, więc... przyjechaliśmy do Tomaszowa, a nie gadać o jabłuszkach. No, mam zamiar niebawem nagrać wam kolejnego vloga z opowieściami ze stadionu dziesięciolecia. I mianowicie jak tam kupiłem płytę, kto pamięta na live'ach, to pamięta, jak kupiłem płytę z fikołkami, z zakonnicami w kościele, co odpaliłem na komputerze i matka wbiegła do chałupy, znaczy do pokoju, bo tam się działa pewna akcja. No, ale to jak będziecie subskrybować, lajkować, na bieżąco będziecie, to niebawem będzie ten odcineczek. Idę teraz, zakupy małe zrobione, patrzę, nawet papierowa torba. Kupiłem sobie dwie pary spodni, taki bojóweczek jak mam aktualnie. To są trochę już poprawione, no. Do takiego cuda sobie kupiłem, tylko czarne i takie pseudo niebieskie. Ocieplane po 60 ziko. Dobra sprawa jest, bo tak jak jesień i zima i wczesna wiosna, można sobie tak śmigać. Bo fajne, ciepłe, nie trzeba nosić kaleson. Bo akurat jestem taki zmarzlak, że zawsze muszę kalejdaki nosić. Jak nie wiem, kto to kalejdaki, to są inaczej kalesony. Tutaj macie jakąś fontannę, tam jakiś burdel house. I tam kiedyś była ta musza kolzetowa, czy jakoś tak, nie? Chyba i się pozbyli. Nie wiem. Tak coś kiedyś kojarzyłem. No, i kupiłem sobie... Kiedyś nagrałem taki odcinek. Zastosowaliśmy pirotechnikę. W Betce miałem taki palnik. Pamiętacie? Miałem taki duży, fajny palnik. Na takie naboje gazowe. No i mi jeden taki palnik wybuchł, bo był nieszczelny. I podczas rozpalania w piecu... Gaz uciekał bokiem, to się wszystko zapaliło. Zdążyłem tylko okno z kotłowni otworzyć, wyrzuciłem i łup! Na dworzu dziabnęło i to zdrowo. Nie wiem, czy gaz, jakby się gaz ulatnia i się pali, czy idzie to ugasić, czy nie. Sam jestem ciekawy, można kiedyś taki eksperyment nagrać. Bo benzynę jest bardzo ciężko ugasić palącą się. A czy gaz palący jest łatwy ugasić? Nie mam zielonego
pojęcia. No i takie zakupki, jeszcze wieczorem poruszymy do tej właśnie galerii i kupię sobie jakieś spodnie, bo fajne widziałem, znaczy nie spodnie, tylko buty, bo tu widziałem fajne takie trepy, wojskowe gromy, chyba za 200 ziko, czy 240, ale tak na każdą porę roku, w wakacje cieniutka skarpeteczka można śmigać, w lato grubsza skarpetka można śmigać, skórka, buty oddychające podobno bardzo fajne. No wiecie, no w takich papiakach co ja chodzę, to one są dobre, nie mogę na nie narzekać, czy samochodem, czy jakiś taki mały, wiecie, plenerek, ale no jak my chodzimy po tym błocie, błocisko duże, no to przydałyby się jakieś takie, wiecie, lepsze te trepy, trochę bardziej wodoodporne. A tutaj patrzcie, znów, taki, tych zakładów takich opuszczonych w Tomaszowie, to jest od groma. Jeśli ktoś zaraz ma hony, to wbij się urbex nagraj, no nie za bardzo, bo one są opuszczone, ale na dole najczęściej są powynajmowane do jakichś magazynów, tam jakieś rajstopy, srututu, jakiś stolarz, to jest wszystko wynajęte pod jakieś magazyny. O, psia kubka! I tu jaki bolec! Pierdzielony! No ale jak fajwerki leżą na ziemi, nie wypał, to jest źle. No to jeziorko, kaczki i łabądźki. To nie jest zbytnio głębokie jezioro. Ale nie, w ogóle. Nie jest chyba głębokie. Nie. No, rzuciłby tu petardę. Kilka metrów tylko. Nie, tam kilka metrów. Pucizna. Rzuciłby petardę. Więc dobra, później jak coś będzie ciekawego, wam nagram. A, zresztą pokażę wam, jak wygląda moje były akwarium, co teściowi odda. Zobaczycie sobie, jak wygląda 450 z Pawiookimi. Chodź, damy mamy. Ciep. Chodź, damy mamy. O, zobacz. O, młoda idzie z jajeczkami. Jajeczka? Baloni? Są? Są jajka. Chodź, idziemy do mamy, chodź. Kurki już były, teraz jest żółw. Ten żółw jest starszy niż węgiel. Ale jaki gryzie, żółw, wiecie? Przeżył imprezę i... Tak. Uty kurde! Uty dzikusie. Tak. I kaczorek mu kiedyś sadzał w dupę antenkę. Czy to Martynka, bo już nie pamiętam. Ktoś mu sadzał w dupę antenkę, żeby lepsze fale miał. Tutaj Bubek ma takie swoje mini akwarium, chyba puste. No a tu jest moje te stare akwarium, co kiedyś było. Razem z Pawiokim. O. Tu jest jedna dobrana para, kiedyś się tarły. Jakie bydlaki sobie pływają. O. O. A tu jest byczek, uratowałem cię kiedyś. Z jeziora, którego już nie ma, zostało zasypane. Gdzieś żyje sobie. A tam złoty glonojad co siedzi, o takie. No, więc jak będzie tak grzeczne, to wam nagram odcinek z mojego akwarium. A tu teśle telewizor, 62 cale. Naprzeciwko czego? Okna. Sąsiad niech patrzy. Jaki dobrobyt. Telewizor 62 cale, akwarium 45 litrów. Chleba nie jeść, bo a tu jak choinka jest stawiana, to ta choinka jest ze 3 metry, ona jeszcze jest wywijana, to ona się nie mieści. W tym roku już nie ma na suficie, ale normalnie się tak wiecie, po suficie idzie, nie mieści się. No, więc dobra, widzimy się później, jak coś będzie ciekawego się działo. A teraz, kojoj. Przedstawię wam teraz rozrywkę, jakie tu są w tomaszowskim domu na Krecie, czyli jedna z głównych rozrywek, pompowanie świni w dupę. Igiełka, świneczka, wkładamy śwince. Poczekaj, czekaj. Igiełkę w dupkę. Czekaj, trzeba pod ogonkiem. Ją, pod ogonkiem, no ma ogonek, nie? No ogonek trzeba jest. Ją dobrze zakuć. Zakuć w dupsko? Nie jest takie. A wazelinę wzięłaś? No, może przydałoby się posmarować jakąś wazelinką. Może no, już czekaj, dobra. Już weszło. Weszło? I pompujemy świnie. To pompuj świnie. Pompuj świniaka. Chyba się zatkało. Ciekawe czym. Pompuj świniaka. Jaki ona ma ryjek. Ty, nie mogę, chyba za głęboko włożyłam. Ja musiałaś. Dawaj, muchaj świnie. Nie umiesz. No nie idzie. Kamerun. Musisz tu włożyć dobrze. Bo to trzeba umieć. Ta świnia ma drugą dziurę. Patrz, bierzesz no świniaka. No nie w tą dziurę włożyłam. Bierzesz świniaka. Na tym stole tutaj. Wkładasz świni w dupę. Waś. Siedzi? No tam są dwie dziury. Trzeba nawilżyć. Ale weź mi tej nie kameruj mnie aż tak z bliska. To będzie dobra dziura. Czekaj. Zaraz pójdę po masło.
Mówisz, że... Ty pierdzielony prosiak. Boże, jej się to... O, zobacz, jak weszło, pięknie. I teraz pompujemy prosiaka, patrzcie. Patrzcie, pompuję prosiaka. Prosiaczek, tu ma rączki, nóżki i dupę. I kołeczek w dupce. I damn. Ty, jak fajnie dmucha, słuchajcie. No. I tak oto się pompuje prosiaki w Tomaszowie Mazowieckim. Jakby ktoś chciał, polecam. Call me. Śmierdzi, ty. Naprawdę śmierdzi, ty, na jakimś takim... Nie pachnie mi to zabawką dla dzieci. No, a czym ma pachnieć świni z dupy? No. Więc dobra, teściowa robi jakiś obiad. Co tam robi teściowa obiad? Kotlety. Kotlety robi. Chciała gołąbki, ale... Ale już powiedziała, że dzisiaj mi daruje. Dzień dziecka będzie. Mania zaraz tam leci na miasto, a potem lecimy do galerii. No. A tu nagraj marchewkę. Dla kurek. Kurki przychodzą i jedzą marcheweczkę. Ooo. Męczy się tą świnią? Najgładniejsza. Długo ma ochotę będzie tak wyglądał, jak ta świnka. Ja ci będę tak wyglądał. Zrobię imbolator. O! Dobra, bo zepsuję dziecku zabawkę. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś diabeł wcielony, patrzcie. Zabawka dla dzieci. Bańka, stańka, rączki, łepek taki. Czy jakieś diablisko jest. Ale dobrze lata. I pyk. Toś... Już idę. Chcę młodego otruć. Dobra, żyję, mam się dobrze. Pospałem sobie za 3 godziny, trochę wypoczęłem. Ten mostek, na którym nagrywaliśmy kaczuchy, tak to wygląda. Nawet nie jest źle. Ogólnie ten cały park. Wieczorkiem. Tam jest drugi mostek, też się świeci. O. O, tam. Ogólnie dość fajnie to wygląda. Idziemy teraz do galerii. Mańka to naprawdę ma fistaszka w wełbie. Ale dobra. Mniejsza z tym. To jest kobita normalnie. Jak to doktor Izamuk mówił, kobity mózg jak wiewiórki mózg. Jak ktoś oglądał Borata. Czy jakoś tak to było, idę teraz na zakupki, może coś fajnego wyhaczę. Muszę jakieś buty kupić, bo te mnie strasznie upijają w paluchy. No, więc jak coś fajnego wyhaczę, to wam dam o tym znać. Czyżby w Tomaszowie przyleciał smog wawelski? Smog? Ale jak śmierdzi, no. A jeszcze godzinę temu tak nie było. No, co do butów. Ponad godzinę z Bubkiem lataliśmy po sklepie, nie? No, ponad godzinę. Co jak co, bluzy pasuje z biorem. Spodnie pasują, biorą, a jeśli chodzi o buty, zawsze mam duży problem z doborem butów, naprawdę. A to jeden jest za duży, a to jest za mały, a to jest za ciasna, to a but po prostu ma dobrze leżeć. I kupiłem o takie buciory. Takie buciki, firma jakaś. High tech, nie znam. Zapłaciłem za te pantofelki, trzewiczki. Opa, tak to wygląda. Cena, czy warto, czy nie warto, musicie zdecydować, bo ja się na cenach zbytnio nie znam. Chciałem sobie takie fajne pumiaczki kupić, co kiedyś kaczor z nich chodził, tylko no niestety nie było rozmiarówki dla mnie, nawet zakładałem 46, co mam nogę 43-44. Zostawiamy teraz trampeczki i lecimy. Siema, pozdro! No. I lecimy, macie widok jeszcze raz na galerię. Idę starej szukać, bo ta jak poszła jak kandzia w pomidorki. Zaraz. No, po ciężkim dniu brącik się należy. No, byłem jeszcze w RTV AGD. Chyba sobie zakupię taką mniejszą kamerę do nagrywania Osmo Pocket. Chyba to jest Osmo taka sportowa, co ma z przodu i z tyłu wyświetlacz. No,
bo do GoPro jestem zrażony, a ten Osmo Pocket jakoś tak, to jest taka nieduża kamera. Może być fajna do nagrywania, bo wiecie, ta kamera jest fajna, ma zooma, ale jest ten minus, że jest duża i nieporęczna. Tak wiecie, w sklepie wychodzić, machać taką wielką kamerą, to wszyscy takie oce robią. A tu małą kamerkę na jakimś gimbalku czy coś, na jakimś moodpadzie, czy jak to się nazywa, ciach, się nagrywa i będzie gitara. Więc tak to kończę dzisiejszy dzień, trochę przeszedłem, buty sobie kupiłem, spodnie sobie kupiłem, polatałem, wylatałem się i tyle. Powiem wam, że smog w Tomaszowie to jest niemiłosierny. Nawet później w galerii był. Galeria była cała siwa, noże można było kroić, a tak śmierdzi, dusi, że u Jezu. Porażka to jest. Tutaj akurat mieszkamy troszeczkę z dala od centrum, to tu jest trochę mniej tego, ale w centrum to jest porażka, taki smog. Sezon na palenie śmieciami się zaczął. No, jutro mam jeszcze jakąś końcóweczkę, dogram jak się wyśpię. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Po tym obiedzie teściowym, mam nadzieję, że nie będzie jakiejś rewelacji. Patrzcie, czekoladki do kawki. O, Bubusia z pierwszej komunii, patrzcie, pierwsza komunia święta. Czekoladki do kawki, fajnie, pięknie, zięciu, częstuj się, jedz. Jedz ile wejdzie. A teraz patrzcie tu, data ważności. O, dej. Potem jest czyszczenie organizmu. O, dej. Tylko 6 lat, co? Dobra, czego? Ja chyba dzisiaj podziękuję. Poranna kawka do czekoladki. Nie, podziękuję. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dotarłem właśnie do Haciendy. Ja się z wami żegnam w tym vlogasie. Mam nadzieję, że się spodoba. Pamiętajcie, zostawić łapy w górę. I niebawem prawdopodobnie będzie vloga z akwarium oraz vloga z przygód na stadionie dziesięciolecia, czyli takie stare, dobre historie. Ja się z wami żegnam i mogliście zobaczyć mniej więcej, jak minęła mi sobota w Tomaszowie Mazowieckim. Trzymajcie się ciepło i do następnych odcinków.